Cześć wszystkim, z tej strony MlekoLud i to jest nasz kolejny odcineczek naszego epickiego Minecrafta. I jesteśmy znów w jaskiniach, jak to już mówiłem. Kolejna część, mamy nasze diamenty. Zrobię od razu sobie kill off diamentowy, tak bardzo bym nie chciał zginąć i jest kill off. Później, tak myślałem, czy teraz wykopać obsydian, ale to będzie za długo trwało, więc później sobie go wykopię. Ale to my teraz idziemy dalej. Żelazo, może sobie troszeczkę, chociaż dobra, nie na, mam wszystko co trzeba. Idziemy z naszym diamentowym kilofem. Po prostu jest super. I co tam jeszcze? Widzieliście, trochę mam innego skina, a to tam bawiłem się po prostu. Nie mam jakiegoś, wiecie, mojego charakterystycznego skina. Kiedyś sobie jakieś robiłem, ale na razie nie potrzebuję teraz. Okej, okay. Lecimy dalej. I wiecie co? Słyszę slajma. A to jest dobra wiadomość. Wow, co to było? Nie wiem co się dzieje, momencik, dajcie mi chwilę. Dobra, nie wiem co się działo, okej. No gdzieś tu słychać slajma. Tak jakby był gdzieś tu do góry. Sprawdzam. Kurczę, tu chyba będą pajączki. Stawiam pochodnie. Jest woda. Słychać takie chlupanie tego slajma, jakby był, nie wiem. Zaraz gdzieś za tą ścianą. Slajmie. Przyda mi się slajm. Dobra, tu jest woda. Wypływam na powierzchnię. Oho, pająk. Już go atakuję, moment. O mój Boże. Czy wy to widzicie? Ła! Idź sobie! Pełno pajączków! Zobaczcie co tam jest! A tu jest slime! Zabijemy go i będziemy mieli slime bole. Idź sobie! Pajonki! Ile ich tu jest? Nie wiem, co to jest, jakiś spawner pająków? No to wygląda, no bo... Ała! Ała. Co tu się dzieje? Szybko! Trzeba pokonać te pajączki i potem na spokojnie zabić slajma. Tu jest też szkielet, on mi się nie podoba, on będzie do mnie próbował strzelać. O, wow. Ej! Spokojnie. Ała! Byle nie zginąć. Dajcie, momencik, jeszcze zejdę może tutaj. Nie no, tutaj nic nie ma, tam byłem. Muszę tam jakoś wejść, ale... Te slajmy tutaj, no niedobrze, no. Znaczy slajmy, pająki. Co ja gadam? Dobra, szkielet. Musisz zginąć. Ała. Nie. Nie, serduszko mi zostało. Szybko. Nie mogę teraz zginąć z diamentami. Idzie tu. Szybko. Nie. Diamenty. Zostało mi serduszko. Prawie zginąłem. Nie, tam pójdę później. Nie mam zbroi za bardzo ani nic, więc... Nie, idę. Idę po prostu gdzie indziej. Masakra! Aha, chyba jest znów księżyc nad nami. Tam jest ten slime, strasznie mnie kusi, ale nie chcę teraz zginąć. No te diamenty, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, więc... Poczekam sobie. Znaczy nie tyle poczekam, co po prostu... Później. O Jezu, ciemno, też nic nie widzę. Okej. Okay. Gdzieś tu szkielet do mnie strzelał. Ale dobra. W takim razie idziemy gdzie indziej. Tutaj były w poprzednim odcinku dwa creepery. Teraz zniknęły. Nie wiem, okej, mi to nie przeszkadza. Potem sobie pozbieram te tory i będę mógł zbudować kolejkę. Okej. Okay. Dobra, tutaj jest to przejście jakieś, znaczy przejście, no jest jakaś jaskinia.
Sobie tutaj pójdziemy. Ej, co ty tak szybko biegniesz? Spokojnie. Ciemno, ciemno. Creeper, proszę cię. Tutaj leżała sztabka żelaza. Ten z mieczem. Co wy się tak rozpędziliście? Spokojnie. Dla wszystkich starczy mojego miecza. O, wow, tutaj jest jakaś fajna skinia, ale wrócę się do tych mniejszych odnóg dla bezpieczeństwa. Tutaj nic nie mamy. Tam do góry coś jest, ale ja wolę chodzić niżej, żeby zdobywać diamenty. Zjem sobie chlebora. I lecimy dalej. Pochodnie muszę, pochodnie to jest podstawa tutaj dla was. To nic nie będzie widać. Dobra, tam jest lawa, tak? Wow, 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 tu jest niebezpiecznie. Nie kopać pod sobą, dobre rady. Zbiorę żelazo, bo żelazo mi się bardzo przyda. Węgiel sobie jeszcze tam później pozbieram. Ale żelazo mogę zbierać już przy was. Mam ponad... Mam dwa staki prawie żelaza. Jest pięknie, naprawdę. Teraz ostrożnie. Jakbym zginął w lawie. Ale spójrzcie na to, no spójrzcie, ile tu jest lawy. Jakbym tu zginął, to chyba bym sobie nie darował. Tak myślę, czy nie iść wzdłuż lawy. Jest większe prawdopodobieństwo, że zdobędę tutaj diamenty, idąc tak wzdłuż lawy. Tak więc będę się tutaj kopał chyba. Co będzie jednym z głupszych pomysłów, ale ja mam prawie same takie, więc spokojnie panuję nad tym. Zobaczcie, tam coś dalej jest, więc jest szansa na jakieś kolejne cave'y. Jeszcze wrócę sobie do tamtej opuszczonej kopalni, ale tutaj skorzystam z okazji z tego, co jest teraz. Ale naprawdę niebezpiecznie jest jakiś przy... Mam wiaderko wody, zamiast to zalać, to ja, kurczę, ryzykuję życie. To poznajcie mleko luda. Cześć wszystkim. Nie, no masakra, ale dobra. W końcu zareagowałem. Spojrzałem do ekwipunku, o, wiaderko wody. No tak, przecież w poprzednim odcinku lałem wodę. No więc, okej. Dobra, idziemy tutaj. Jakbym po prostu... Nie, już nie mówię, bo jakbym teraz znalazł diamenty, to by było już coś nienormalne. Już moglibyście mnie normalnie oskarżać o cheatowanie, bo... No, sam bym, jakbym kogoś zobaczył, jak po prostu zdobywa, nie wiem, który w czwartym, w piątym odcinku... No, diamenty, to jest dobre, no, fajnie. Dobra, zbiorę troszeczkę tutaj jeszcze tego węgla. Jak wszystko pozaczynam, a potem nic nie pozbieram do końca. I redstone'a, który się w przyszłości też przyda, bo jak mówiłem, będę budował w stylu średniowiecznym, ale kto powiedział, że tam nie ma być jakichś fajnych unowocześnień i ciekawych rzeczy zastosowanych. Żelazo, zaraz dwa staki dobijemy. Kurczę, ale zdobędę level na przetapianiu. Dlatego zbiorę sobie obsydian później i będę miał po prostu na enchanting, może portal do netheru. Portal do netheru to na pewno później, bo nie potrzebuję iść jeszcze do netheru. I zbiorę ten węgiel, bo na pochodnie się przyda. I wracamy do naszych opuszczonych kopalni, w których chyba było najciekawiej. Szkoda, no liczyłem na to, że będą tu kolejne diaksy, ale... Nie będę narzekał, no nie narzekam naprawdę. Znaleźć diaksy od razu po wejściu do pierwszej kopalni na świecie, to jest... Kopalni do jaskiń, no ale jakoś tak się przyzwyczaiłem i mówię kopalnie. Może przez te opuszczone kopalnie, no ale nieważne, co ja tam będę wnikał, o co mi chodzi, jak ja sam nie wiem, to nie wiem, jak wy macie to zrozumieć. Dobra. Idziemy tam, wracamy. Zjem sobie kurczaczka. No, nie mam już miejsca. Jeden patyk, to zrobię. Pochodnie. Wracamy do naszych opuszczonych kopalni i nie wiem, czy próbować dalej walczyć z tymi pająkami, ze szkieletem i wszystkim i zabić tego slajma, mieć już parę slime boli, czy iść gdzie indziej. Nie podoba mi się ta lawa tam po prawo. Momencik, zaraz ją tam jakoś zabezpieczę. Kurczę, król żelaza. Ostrożnie. I zgaśnie lawo. Jeszcze jeden blok. Pięknie. Na dole byliśmy kawałek, jeżeli pamiętacie. Ale pójdziemy sobie teraz tędy. Pięknie, lapis kolejny. Tak naprawdę lapis jest przydatny chyba tylko do barwnika, z tego co dobrze pamiętam. Ale jest fajne, fajnie się zbiera i fajnie je mieć, już 47.
Bogactwo normalnie. Oj, myślałem, że już jakiś ślepy zaułek, a tam coś jeszcze jest. Najlepiej zbierać tory wodą, bo wylewa się wiaderko, one znikają i można je zebrać. Znaczy, no niszczą się po prostu. Więc jest wydajniej. Biorę tego Redstone'a, już dzisiaj chyba widzę taki spokojniejszy ten odcineczek. Chociaż tamta walka z pająkami, jedno serduszko, to już było nieciekawe. Zaraz tam wrócę, będziecie mieli kolejną dawkę rozrywki. Ale na spokojnie. Ja tu się gdzieś kręcę, a tu mnie jeszcze nie było. No to okej, idziemy dalej, ciemno, wiem. Idziemy. Najpierw sobie oświetlę, zawsze wolę kawałek oświetlić, żeby potem mnie potwory nie zostały. Wow, tu czasem właśnie się generują takie dziwne pomieszczenia, to jest całkiem ciekawe. Zaraz tam idę, tylko się cofnę po moje żelazo, które właśnie tutaj było. Żelazo podstawą Minecrafta. Najpierw żelazo, potem diamenty. O, już nie mam miejsca. Co by tu sobie wyrzucić? To jedną deseczkę. Nic mnie nie zbawi. I jeszcze tutaj żelazo. Znowu się świeci to słońce. Mam nadzieję, że poprawią te shadery. Już w następnym odcinku postaram się mieć wersję 1.8.1. Znajdę shadery, jak nie, no to może, nie wiem, jeden bez shaderów, albo nadal na 1.7.10. Nie wiem, tak się do nich przyzwyczaiłem, że ciężko mi się gra bez nich. Chociaż nie, no mogę, to musicie wy napisać. Bo to na was też ma się opierać ten kanał. I jeszcze taka dodatkowa informacja. Właśnie ściągam betę Battlefield Hardline. Tak więc może jutro, może pojutrze pojawi się odcinek, jeżeli tam dobrze będzie chodziło i ogólnie. Tak więc no spodziewajcie się Battlefield Hardline. Nie wiem, ile dni trwa beta, ale postaram się wam wszystko pokazać, co najważniejsze. Sam grałem w tą pierwszą betę Battlefield Hardline i była całkiem ciekawa. Troszeczkę inny to jest jednak od tego Battlefield 4. Chociaż jeszcze dużo tam podobieństwa i hejterzy się znajdą, którym to nie będzie pasować. Ale dobra, teraz jesteśmy w Minecrafcie i gramy w Minecrafta masło maślane. Nieważne, idziemy do przodu. Kolejne żelazo, kolejne tunele. Chciałem znaleźć skrzyneczkę, może tam jeszcze by był jakiś diament albo nasiona arbuza czy coś. O, kolejny lapis, pięknie. Już zbieram trzeci stak żelaza. Po jednym wejściu do kopalni, jaskini. Jest pięknie. Ale są pozasypywane te przejścia. To jest chyba druga strona tego, które... O, latające tory. To ciekawe. Dobra, nie zbieram już tego żelaza, bo to było monotonne i nudne. I chciałbym wrócić tam do tych pajączków, tylko jak tam się wracało? Tak, teraz macie mlekoluda błądzącego pomiędzy dziwnymi zaułkami tutaj jakimiś. Ale o ile mi się dobrze nie wydaje, to ja tak wyszedłem tędy. Dlatego wracam tutaj. O tu. I teraz to było w lewo. I raz jeszcze w lewo i w prawo. I słyszę tutaj znowu tego slajma. Tak więc lecę tutaj. Zrobię sobie schodki. I idziemy po prostu pokonać tego slajma. Znaczy nie tyle slajma, bo slajm to tam mi nie przeszkadzał tyle co te pająki i to wszystko straszne co tam wyskoczyło. Kolejne próba wpłynięcia tutaj pod to. Nie jest wygodne. Ale dobra, lecimy. Bo ten slime utknął tutaj, on tutaj chlupie, chlupie i nie może wyjść. O, potworków nie ma. Aha, żartowałem. Znaczy to szkielet żartował bardziej niż ja. Musiałbym tą wodę... O nie, kolejny. Ała. Dostał. Jakie ciemne, wielkie pomieszczenie. Dobra, jestem w troszeczkę lepszej pozycji niż byłem wcześniej. Dużo tutaj tej wody, zabezpieczę ją. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że ją zabezpieczam, czy on na mnie zaraz nie wskoczy. Ale no, zaryzykuję, zaryzykuję. Jeszcze tutaj parę źródełek. O nie, 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 zaraz zginę. Dostając czymś w plecy. Dobra, to tylko zombie. Jak się wystraszyłem, że to jest szkielet jakiś. Już myślałem, że jest po mnie. Znowu. Nie pilnuję swojego paska życia. Najgorsze, co może być. Dobra. Muszę się troszeczkę odleczyć. Co to życie tak powoli mi leci? Dobra. Trzy serduszka.
Tam jest drugi slime. A tu skubaniec. Ała! O nie! Uciekać! Idź sobie! Idź sobie! O nie, teraz będzie jeszcze lepsza zabawa. Te małe na szczęście nie zadają damage'a. Jest, dobra. Nie pamiętam, to chyba trzeba rączką bić, bo nie wylatują kulki. Jak! Znowu blisko śmierci! Po prostu tyle, co ja błędów popełniłem w dzisiejszej rozgrywce, to jest masakra. Chodź, malutki. Zabiorę cię ze sobą. Nie wiem, no, Spider Eye zupełnie niepotrzebny. Dobra, teraz pokonamy jeszcze tego. I małe slimy nie umieją pływać i przez co można robić ich grindery. Właśnie nie wiem, zrobię sobie, wiecie co? Zrobię sobie screena z koordynatami i będę mógł tutaj zrobić spawner slimów. Tak więc F3, F2, pięknie i lecimy dalej. No udało się, już po prostu myślałem, że jest po mnie drugi raz dzisiaj. Masakra! Ale nie, ciekawe, naprawdę fajne te jaskinie, podobają mi się to rozłożenie i jeszcze slimy dzisiaj to już takie zupełnie urozmaicenie. Ciemno, ciemno, pochodnie. Pójdę w górę tego strumienia, zobaczcie ile tu jest żelaza na bokach. Tylko chcę zamknąć ten strumień wody, bo on tam na dół schodzi i po prostu, no, jest nieciekawie przez to. Zejść i wejść potem. O jacie, tu jest ciemno zupełnie, ja też nic nie widzę, ale tam jest gigantyczny tunel w dół. Tam się jeszcze wybiorę, ale idę teraz w tą drugą stronę, w tą teraz już według mnie bezpieczniejszą, bo już tam troszeczkę byłem. Tak więc biorę sobie tylko to. Dobra, węgiel choć też. Eks przynajmniej jest. No i węgiel też jest potrzebny, to też jest ważne. Ja cały czas sobie go tak olewam. Ile tu jest tej wody, no? Mam wiaderko ze sobą, więc dobra, mogę zamykać całkowicie te źródełka. Zbiorę tylko to i lecę na dół. Patrzcie, co tu mi się odkryło. Tak, jeszcze nic nie widać i... Uwaga, tam, 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 tam. Kolejne wielkie zejście na dół. Chodź do mnie. Spadło na dół, no. Dobra, lecimy. Tak, tak, lecimy, lecimy, ja cały czas to żelazo i żelazo zbieram. Zamknę to źródełko. I teraz spokojnie sobie tutaj zejdę na dół. No nie tak, nie tak. Już bym spadł tam na dół i teraz nie mógł wejść. Złoto też zabiorę, bo się przyda na tory. I idziemy tutaj na dół. Słyszę zombie. No, słyszę nietoperza, ale to, no, to nic strasznego. I teraz musimy uważać. Ej, ja tu byłem. Ha, czyli to jest... Tu jest jakieś zejście, moment, jest obsydian. Jakby teraz mnie ktoś tam popchnął. Okej, to jest tylko redstone. Więc go sobie zbiorę i... I jeszcze troszeczkę żelaza, dobra. To idziemy dalej. I zaraz będę kończył ten odcinek, ponieważ on się zaczyna robić monotonny przez to, że tak chodzę w tych jaskiniach. Mimo tego, że różne ciekawe rzeczy tutaj się działy. W następnym odcinku widzimy się już na górze, ponieważ no nie będę was zanudzał tym łażeniem po jaskiniach. I tak, zbiorę sobie trochę obsydianu. Przeszukam dalej te jaskinie, tylko będę musiał uważać, żeby tego nie stracić. I jeżeli coś zauważę, jakieś, nie wiem, diamenty czy coś, to wam nagram to wszystko, więc no nie bójcie się, nic was takiego ciekawego nie ominie. Ja już sobie to pozbieram tylko. I po prostu widzimy się już w kolejnym odcinku naszego epickiego Minecrafta. Jak to będziemy rozbudowywać nasz domek, może jakiś magazyn zrobię. I powiększę farmę. Tak więc dzięki za to, że oglądaliście. Widzimy się już na górze w 6. odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Dzięki, że jesteście. Cześć!